Trener Wojciech Kobeszko po zwycięstwie swojego zespołu z Olimpią Zambrów. No ten pierwsza połowa, prowadzicie 2-0, bo oczywiście były tam błędy rywali, ale też przynajmniej ta akcja na 1-0 całkiem ładna. No i tak myślę, wydaje mi się, że gdyby nie ta sytuacja z końcówki pierwszej połowy, to zwycięstwo byłoby zdecydowanie prostsze. No zgadza się, myślę, że pierwsza połowa ogólnie była niezłym widowiskiem. Z jednej i z drugiej strony była akcja ofensywna i sporo tych sytuacji bramkowych. Myślę, że moglibyśmy też być skuteczniejsi pod bramką przeciwnika, bo wygrywaliśmy 2-0. Mieliśmy kolejne swoje sytuacje, no, których nie wykorzystaliśmy. Przeciwnik dostał wątpliwego moim zdaniem rzut karny dla przeciwnika, no, ale bramka kontaktowa 2-1, no i na pewno w drugiej połowie wkradło się w nasze poczynania sporo nerwowości. No i można powiedzieć, że dojechaliśmy na oparach w końcówce meczu. Dowiedzieliśmy to zwycięstwo, które jednak bardzo cieszy i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku i przede wszystkim z gry, jeżeli chodzi o pierwszą połowę. No druga połowa to nie było dobre widowisko ani z jednej, ani z drugiej strony. Dużo szarpaniny i dużo takich piłek górnych, mało gry było na boisku, ale wszystko skończyło się szczęśliwie dla nas i gratuluję mojemu zespołowi. Jeśli chodzi o politykę tych zawodników z pierwszego zespołu, to było przed meczem już ustalone, że poszczególni piłkarze mają po 45 minut na zagrać, tak? Znaczy, polityka nasza jest naszą polityką pomidor. Dobrze. Trzecie zwycięstwo z rzędu to chyba jest taki moment, w którym można się jakby umocnić w tej górnej połowie tabeli, żeby ze spokojem podchodzić do kolejnych spotkań. No na pewno. No, widać, że gdzieś te doświadczenie ci młodzi chłopcy łapią. Dzisiaj były posiłki z pierwszego zespołu, ale głównie byli to też młodzieżowcy, bo zawodnikami, którzy nie byli młodzieżowcami, to był Sobczak i Andrzej Kadlec, czyli 16 młodzieżowców mieliśmy w kadrze 18-osobowej, więc no, gramy młodymi zawodnikami. Fajnie, jak wesprą nas zawodnicy pierwszego zespołu z doświadczeniem, bo na pewno przydaje się to często, jeżeli chodzi o utrzymanie piłki na boisku i taką nerwowość w grze. Także cieszymy się, łapiemy doświadczenie i szukamy w każdym kolejnym meczu punktów. Tak jak mówiłem wcześniej, każdy punkt zdobyty w tej lidze będzie nas bardzo cieszył. Mamy dużo pokory w tym. Wiemy, że czeka nas jeszcze dużo pracy, bo wygrywamy kolejny mecz i nie chcę tutaj na nic narzekać, aczkolwiek wydaje mi się, że można by było ten mecz i wcześniejszy z Kutnem i ten z Zambrowem zamknąć wcześniej troszeczkę. Nie udało nam się i w końcówce jest dużo nerwowości w naszych poczynaniach. Musimy nad tym popracować, żeby troszeczkę lepiej operować piłką. Jeżeli to zrobimy, to mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, ale no nie chciałbym narzekać, wybrzydzać. Jest naprawdę dobrze, gratuluję i chłopakom i jedziemy dalej. W środę bardzo ciekawa batalia w Okręgowym Pucharze Polski. No tak, Regionalny Puchar Polski czeka nas w środę. W żaden sposób na pewno nie chciałbym, żebyśmy lekceważyli przeciwnika. Trzeba szanować każdego przeciwnika. Wiadomo, że będziemy faworytem w tym spotkaniu i boisko zweryfikuje wszystko, ale mam nadzieję, że przede wszystkim zdrowotnie się pozbieramy, bo dzisiaj nasza kadra naprawdę nie jest zbyt duża. Dzisiaj dostaliśmy zawodników z pierwszego zespołu, na pewno w środę ich nie będzie i będziemy musieli radzić swoimi zawodnikami, a mamy sporo urazów po tym meczu, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.